Przede wszystkim oczywiście gratuluję tego zwycięstwa i awansu do kolejnej rundy. Jak w ogóle podsumujesz ten mecz dzisiejszy z Krakowią? No, na pewno oddaliśmy serducho. Plan był taki, żeby w ogóle nie dopuszczać ich do wejścia w tercję, tak jak nas rąbali w Krakowie i wczoraj. Więc na pewno był mocny forczek, od razu postanowiliśmy podostrzyć. Wiadomo, to są play-offy, tu ważny jest impuls, emocje grają dużą rolę. Więc ważne, że zdołaliśmy po prostu odpowiedzieć na tą pierwszą straconą bramkę. Koniec końców ta wygrana dość pewna, jeśli chodzi o sam wynik. No ale z początku na pewno grało wam się ciężko i chyba te przewagi dobrze rozgrywane przez was. Z drugiej strony osłabienia też, które nie dały rywalom bramek, były takim kluczem, który pozwolił wam właśnie tak z takim spokojem wejść w kolejną część. Znaczy osłabienia na pewno nie dodały nam spokoju, bo muszę przyznać, że Cracovia bardzo dobrze grała przewagi. My za bardzo trochę latamy na tych osłabieniach, ale to wyciągniemy wnioski. Na pewno każda przewaga to jest na plus do nas, bo od początku sezonu jesteśmy już zgrani z tymi chłopakami, cały czas trenujemy tak te przewagi, więc teraz po prostu nam to wychodzi bardzo dobrze, strzelamy bramki, więc to jest na plus. Myślę, że my na pewno lubimy grać, jak mamy zapas bramek i jedynie co możemy wtedy zaoferować przeciwnikowi to gra z kontry, więc dla nas ważne byłoby, żeby strzelić więcej i potem po prostu grać swój hokej, który lubimy. Na pewno byliście zdecydowanym faworytem tej serii, wygrywając cały sezon zasadniczy. Czy ta porażka w Krakowie była takim trochę kubłem zimnej wody? Szczerze mówiąc nie, bo oglądałem dwa razy ten mecz i pamiętam go. My po prostu tam nie mieliśmy szczęścia i oddaliśmy dwa razy więcej strzałów. Bramkarz, naprawdę zrobiliśmy z niego bohatera. Po prostu nie wchodziło. Zabrakło nam szczęścia, dwa słupki i nie mogliśmy po prostu wtoczyć tej gumy do bramki. Myślę, że to nam na pewno pomogło, bo musieliśmy postanowić zmienić trochę line-upy i myślę, że to był taki impuls dla nas, nowe otwarcie, tak żeby u siebie już zagrać dwa bardzo dobre mecze. Czy czujecie teraz presję wyniku? Polonia, no odkąd gra w tej lidze, no to zawsze ten medal, finał, mistrzostwo, to zawsze jest ten cel nadrzędny. Wie pan co, no na pewno jest presja, tylko że no, każdy sportowiec ma presję i trzeba szachować tymi emocjami. Wiadomo, nam się podoba, że tutaj jest parcie na hokej, jest chęć na hokej, kibice przychodzą, więc myślę, że musimy, jeżeli chcemy zdobyć mistrza, musimy sobie poradzić z presją i z emocjami, więc myślę, że to tylko i wyłącznie siedzi w naszych głowach i ja jestem pewien, że damy radę. To zapytam jeszcze na koniec o twoją karierę, bo można o tobie mówić chyba takie hokejowe obierze świat z tyloma miastami w Polsce, ile masz na koncie. Sporo. Z czego według ciebie to wynika? Wiesz, bez żadnego oceniania złego? To, że tak jeździłem po Polsce? Tak. Mhm. No, jeden był taki po prostu powód, że tam gdzie się pojawiałem, to rozpadał się klub. W Gdańsku grałem sezon w Ekstraklasie, po sezonie się rozpadł klub, musiałem szukać czegoś nowego. Do Opola trafiłem przez Oskara Bąka, mojego przyjaciela, który mnie zachęcił i muszę przyznać, że nie miałem szczęścia, ponieważ w Opolu w połowie sezonu także się rozpadło, musiałem szukać cały czas nowego. Jak to mówią w Polsce, w hokej grają tylko cierpliwi ludzie i trzeba szukać po prostu grania i jakby polepszania się w każdym sezonie. Oczywiście sezon temu zabrakło mi już trochę tej chęci, ale po roku przerwy Polonia Bytom zaoferowała mi kontrakt. Jestem bardzo dumny z tego, że dali mi po prostu szansę i ja już jakby w tym sezonie jakby zaczynam nowe otwarcie. Nie patrzę to, co było, tylko patrzę do przodu i chcę wygrać mistrzostwo tutaj z Polonią. Właśnie dlatego zadałem to pytanie, bo zmierzałem do tego, że no Polonia to jest chyba taki klub, który oferuje stabilizację młodym Polakom, no i to z perspektywami na grę być może za kilka lat w najwyższej lidze w Polsce. Warunki są znakomite. Jestem pierwszy raz w takim klubie, gdzie nie muszę się martwić o nic. Jakby byłem w Oświęcimiu, byłem w Opolu, byłem w Gdańsku, Toruń, Łódź. Bardzo dużo klubów, pierwsza liga, w pierwszej lidze nie ma drużyn takiej jak Polonia Bytom, jeżeli mówimy o zapleczu. Mamy odżywki, sprzęt, posiłek po meczu, odnowę biologiczną, Wiadomo, mamy nowe lodowisko, mamy super warunki, które jakby tworzą nam, tworzą klubowi, żeby się zaopiekować zawodnikami, ale to jest na pewno, podejrzewam, że też jesteśmy jedynym klubem, gdzie zawodnicy w pierwszej lidze mają kontrakty i dostają pieniądze, więc na pewno jest mobilizacja w całej drużynie i ja myślę, że każdy klub w Polsce powinien celować i brać przykład z Polonii Bytom, ponieważ potrzebna nam jest w Polsce pierwsza liga. Jeżeli nie będzie pierwszej ligi mocnej, to młodzi zawodnicy po skończeniu szkoły średniej po prostu, jeżeli się nie załapią do ekstraklasy, albo zostają tak jak ja w pierwszej lidze, albo po prostu kończą z hokejem.